w postaci kasków na głowie, tym bardziej prosimy o gorący doping tych, którzy dopiero rozpoczynają tę swoją wielką sportową przygodę. Panie i panowie, przed nami pojedynek w formule MMA, zakontraktowany na 3 rundy po 3 minuty w limicie kategorii półśredniej. Sponsorem tej walki jest firma Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kwociar. A w tej walce zmierzam się w narożniku niebieskim. 14-latek, mierzący 173 cm i ważący 76,1 kg. Zawodnik Forza Templin MMA. Mateusz Dąbrowski! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 15-latek, mierzący 187 cm i ważący 76,7 kg. Zawodnik klubu walki Grappler. Dominik Wodziar! A więc walka! Pojedynek numer 3 i Grzegorz Szczepanik jako rozjemca, to starcie juniorów w kategorii półśredniej do 77 kg. Mateusz Dąbrowski, Forza Templin, narożnik niebieski, jego rywal z klubu walki Grappler Dominik Wocial. Odbywa je z klasycznej pozycji 14-latek i 15-latek, a więc to są zawodnicy, którzy całą karierę mają jeszcze przed sobą. Teraz piękny Matrix, jeszcze poprawka lewym w wykonaniu Dąbrowskiego, no niby tylko 14 lat, ale już widzimy, że technika przynajmniej takich bokserska naprawdę na solidnym poziomie. Teraz długi lewy z jednej i z drugiej strony. Dobry lewy na korpus Mateusza. No tutaj głośno oczywiście obydwaj trenerzy, zarówno Marcin Frankiewicz z klubu walki Grappler, jak i Adrian Kurek z Forcy Demli. Teraz lewy na lewy. Przesunął się tam kask rywalowi. Woziel rusza do przodu. Okręci głową Dominik. No widzimy trochę chyba za dużo w MMA albo Conora McGregora, bo trener Frankiewicz oczywiście krzyczy, nie nakręcaj się, walczy normalnie. Piękny, długi teraz lewy w wykonaniu Dominika, ale Mateusz nie będzie odpuszczał. Tak, obrotówka, no trochę przestrzelona. Odwrócił się teraz w stronę narożnika Dąbrowski, jest znów lewy, który doszedł między rękawicami. Jeszcze jeden lewy w wykonaniu Dąbrowskiego, ale Wocial cały czas idzie do przodu. Tutaj mocno z jednej i z drugiej strony. Teraz mocna wymiana. Trafił prawym jeden i drugi. I zobaczmy chwilę teraz spokoju. Pierwsze emocje już chyba nam opadły w tym pojedynku. Wocial cały czas napierający, kontrolujący wydarzenia w ringu Grappler Night podczas siódmej miejskiej gali sztuk walki. Teraz piękny prawy i jeszcze jeden w wykonaniu Wosiala. Oczywiście zrywa się doping dla miejscowego zawodnika, ale teraz te obszerne cepy w wykonaniu podopiecznego Frankiewicza. Przesunął się tam kask zawodnikowi z Dęblina, co na pewno nie ułatwia zadania podopiecznemu Adriana Kurka. Sędzia Szczepanik jakby niewzruszony na reklamacje dotyczące kasku zawodnika z Dęblina. Wocial wciąż do przodu. Jest znów dobry, długi lewy. No widzimy, ten kask cały czas się przesuwa. Jest Matrix, jest prawy w wykonaniu Dominika. Mocno, cały czas tutaj mocno w stójce, panowie. Jak na razie pojedynek typowo kickbokserski. Nie przyniosła się nam jeszcze walka do parteru ani do klinczu. Piękny, długi lewy teraz z Dominika Wociala. Trzy rundy po 3 minuty, jak to walka w formule niezawodowej. To jest rywalizacja półzawodowa w wykonaniu obydwu zawodników. Dobry, długi lewy teraz Dąbrowskiego. No jest, machnął tym prawym Wocial. Jest low kick, zamyka w narożniku rywala zawodnik z Mińska Mazowieckiego. I jeszcze raz zamknięty w narożniku Dąbrowski. No i to już znów się odwraca, ale odpowiada swoimi ciosami reprezentant dęblińskiej forsy. Ostatnie 10 sekund, już końcówka, jest lewy w wykonaniu Wociala. Tam przesunął się kas i kolejne mocne ciosy w wykonaniu Wociala. Koniec gongu, ratował reprezentanta Dęblina. Mimo że juniorzy, to w pierwszej rundzie naprawdę dali mocno do pieca. W narożniku czerwonym reprezentant klubu walki Grappler Dominik Wocial, w narożniku niebieskim z Forcy Dęblin Mateusz Dąbrowski. No było blisko pod koniec pierwszej rundy, żeby ta walka skończyła się na skutek przerwania serii ciosów w stójce. Teraz znów próbuje atakować Matrixem Dąbrowski, ale Wocial spokojnie pokazuje narożnikowi, że kontroluje sytuację.
Znów próbuje zamknąć Dąbrowskiego w narożniku reprezentant klubu walki grappler. Teraz kolejny niski low kicki, rozpuszcza ręce Dąbrowski po raz kolejny reprezentant miejskiego grapplera. No i szuka tego weselniaka Dominik Wosio, ale była próba takiego kopnięcia Dąbrowskiego. No i znów uruchamia ręce, rozpuszcza te pięści Dominik Wocial. No czekamy, aż wywiąże tutaj naprawdę ognista atmosfera, aż iskry zaczną sypać się z tych rękawic, jakie mają na sobie zawodnicy walczący w trzeciej walce. Kolejna seria mocnych ciosów. No i znów odwraca się Dąbrowski, atakuje Wocial. Sędzia Szczepanik bardzo blisko widzi, że rywal nie odpowiada. No i za chwilę może skończyć to przerwaniem, rzuca się w nogi teraz Dąbrowski, ale kompletnie się pogubił, jest w dosiadzie Dominik Wocial. No koszmarny błąd, ale też, co by nie powiedzieć, przetrwanie przede wszystkim Mateusza Dąbrowskiego. Tutaj nie ma ciosów na głowę w rywalizacji zawodników do 15 lat. No i ciosy na klatkę piersiową, ale no tutaj łatwo jest zboczyć tą pięścią, no i głowa zahaczona. Jest duszenie przed ramieniem, kolejne ciosy na korpus. No i za chwilę sędzia Szczepanik może interweniować w tym pojedynku. No widzimy. Przeczytam Marcin Frankiewicz, żeby dusił, żeby dociskał tym przed ramieniem przeciwnika Dominik Wocial. No i zobaczmy, jest cały czas. A mocne te ciosy na korpus, sędzia Szczepanik nie przerywa, ale tu już za chwilę sędzia powinien dać spokój. Jest pozycja boczna, no na chwilę zaspał Dominik Wocial na skutek interwencji sędziego. No i zobaczmy, cały czas uchwyty ręka, głowa w wykonaniu Wociala, dociskanie tam szczęki przeciwnika, próba duszenia barkiem, ale Dąbrowski ma tutaj czas, żeby odpocząć. Znów dosiad w wykonaniu Wociala, ale tylko na chwilę, bo już za chwilę wrócił do pozycji bocznej. Znów uchwyt ręka, głowa w wykonaniu zawodnika miejskiego grapplera. 10 sekund do końca. No to była ciężka runda dla Dąbrowskiego. Kolejne mocne ciosy lądują na korpusie zawodnika Forcy Dęblin. No i koniec. Koniec rundy drugiej. Czy Mateusz Dąbrowski zdąży jeszcze odmienić nam losy pojedynku z Dominikiem Wocialem? A więc starcie Forcy Dęblin z klubem walki grappler Mińsk-Mazowiecki na narożniku niebieskim Mateusz Dąbrowski, podobieżny Adriana Kurka z Dęblina, a w narożniku czerwonym Dominik Wocial, trenowany przez Marcina Frankiewicza. No i zobaczmy, jak na razie dwie pierwsze rundy bardzo trudne dla przybysza z województwa lubelskiego. No i znów rusza do przodu teraz Wocial. Mocno atakuje i piękny prawy teraz ląduje na głowie Dąbrowskiego. No ile ten chłopak przyjął w tym pojedynku, wie tylko on sam. Kolejne mocne ciosy, znów bardzo blisko sędzia Szczepanik. No tam te ręce fruwają, kolejne mocne ciosy. To już za chwilę może być koniec. Odwraca się, nie atakuje, nie odpowiada podopieczny Adriana Kurka, więc Wocial jest na bardzo bliskiej drodze, ale chyba ten głos sędziego mu bardzo przeszkadza. No to jest młody zawodnik, jeszcze niedoświadczony, jeszcze nie wie tak naprawdę, jak się zachowywać. A Dąbrowski urywa kolejne cenne sekundy w tym starciu. No i zobaczmy, znów zamknięty w narożniku przez Wociala Dąbrowski. Czy rzuci jakimś sepem, kopnięciem, czymkolwiek? No widzieliśmy kopnięcie frontalne, wykonanie podopiecznego Adriana Kurka. Jakby opadł nam z sił nieco Dominik Wocial w tej trzeciej rundzie, bo po tym początkowym zrywie już nic nie mamy. Teraz znów zamknięty w narożniku jest Dąbrowski, ale odpowiada swoim prawym podopieczny Adriana Kurka. I jeszcze jeden Matrix w wykonaniu reprezentanta Forcy. No odrodził nam się w trzeciej rundzie Mateusz Dąbrowski. A Dominik Wocial cały czas, tutaj widzimy, łapie tlen, jest kopnięcie, świetny sprawl, no i będą ciosy na korpus, nawet nie wchodzi do gardy
Dominik Wocia, ale przechodzi od razu do pozycji bocznej podopiecznej Marcina Frankiewicza. No i to widzimy teraz, będziemy mieli walkę uchwyt, ręka, głowa. Jest jeszcze tam broni tego uchwytu Dąbrowski, odpoczywa leżąc w pozycji bocznej. Dominik Wocial, jest przejście do dosiadu. Tak jest, ma dosiad Wocial, a więc teraz rozpłaszcza przeciwnika. No, krótkie ciosy na korpus. No zobaczymy, czy podniesie pozycję, czy ma jeszcze siłę tak naprawdę Dominik Wocial, żeby coś tutaj wykombinować, żeby jeszcze przyspieszyć, zaatakować, no i wygrać przed czasem, bo wydaje się, że jeżeli chodzi o zwycięstwo na punkty, to ma jest zapewnione i to w cuglach. No ale Dąbrowski cały czas dzielnie się broni. Tutaj znów próba duszenia przed ramieniem, zabieranie tlenu przeciwnikowi w wykonaniu Wociala. 10 sekund do końca trzeciej, ostatniej rundy. Podnosi jeszcze pozycję Wocial. Jeszcze ostatnie ciosy na korpus w wykonaniu miejskiego zawodnika. I za chwilę gong zakończy nam pojedynek. Panie i panowie, ja tylko zanim odczytam ten formalny werdykt, przypomnę, że obaj zawodnicy to 14 i 15 latek. Tym bardziej poproszę raz jeszcze o gorące brawa dla tych, którzy rozszerzają do wiadomości, a których jeszcze będzie pokazywać na znacznie większy wariant. Panie i panowie, po przypomnych rundach tego pojedynku jego werdykcie zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Sędzia Bartosz Raczyński 30-27. Sędzia Daniel Zaręba 30-27 i sędzia Maciej Góra 30-26. Wszyscy dla jednogłośnego zwycięzcy tej walki, którym zostaje Dominik Wocial! Pan rozgórek.